Chwała niech będzie Wszechmocnemu Bogu, a wam pokój, bracia i siostry, jeśli słyszeli, my ufajmy Panu Bogu, pokładajmy w Nim nadzieję, niech wiara będzie w naszych sercach. Słowo Boże mówi, że jest szeroka i przestronna droga, jest szeroka brama, którą ludzie wchodzą, jest szeroka droga, którą idą i ona wiedzie na zatracenie. Ale mówi Słowo Boże, że jest wąska brama, jest wąska droga, która prowadzi do żywota wiecznego i niewielu ją znajdują. Bądźcie tymi, którzy znajdują wąską drogę i nią idą. Zaufanie Bożemu Słowu. W dzisiejszych czasach często mówią, to nieaktualne, to trzeba inaczej rozumieć. To słowo dotyczyło się tylko pierwszego wieku, a już w naszych czasach ono się nie dotyczy. Wierz Bożemu Słowu. Wszystko jak napisano i tak żyj. Jest wąska droga. Niewielu ją znajduje. No, myślę, chcę wierzyć w to, że jesteście wszyscy ci, którzy znaleźliście wąską drogę i pragniecie nią kroczyć. Chciałbym dzisiaj usłużyć to, co mi leży na sercu, na temat ołtarza i ofiary. Od samego początku, gdy patrzymy przez Biblię, zresztą nawet i tak wiedząc o tym, że składanie ofiar na ołtarzu było praktykowane też w ludach pogańskich. I tak samo tutaj będziemy mówić tutaj o ludzie Bożym, o Izraelu, tutaj jest mowa dużo na ten temat powiedziane, mężach Bożych, patriarchach, którzy szukali społeczności z Bogiem. Chcieli mieć łączność z Bogiem, chcieli słyszeć Boga, chcieli rozmawiać z Bogiem, chcieli mieć przychylność Bożą dla swojego życia. I pierwsze takie miejsce jest zapisane w pierwszej Księdze Mojżeszowej. Jest to 8 rozdział i tutaj jest mowa o, gdzie się skończył potop, Noe jako pierwszy, czytamy w Biblii, zbudował ołtarz i złożył ofiarę. Ołtarze były budowane, te pierwsze, jak czytamy, z ziemi i z nieciosanego kamienia, po prostu z takiego, jakiego zebrali, były budowane pierwsze ołtarze. I tam, kiedy Noe wyszedł z arki, kiedy już ziemia tyle obeschła, że mógł tam wyjść, jest powiedziane tak, 28 rozdział, 20 werset. Wtedy zbudował Noe ołtarz Panu, wziął z każdego bydła czystego i z każdego ptactwa czystego i złożył je na ofiarę całopalną na ołtarzu. I poczuł Pan miłą woń, rzekł wtedy Pan w sercu swoim. Już nigdy nie będę przeklinał ziemi z powodu człowieka, gdyż myśli serca ludzkiego są złe od młodości jego. Nie będę też już nigdy niszczył żadnej istoty żyjącej, jak to uczyniłem. Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc. Jest powiedziane, kiedy Noe wyszedł z arki, zbudował ołtarz Panu i wziął każde zwierzę czyste i złożył je na ołtarzu dla Pana. I to był odzew. Bóg, jak napisane tu, Pan poczuł miłą woń. Pan przyjął to. Pan skłonił się dla Noego. Pan przyjął jego ofiarę i poczuł tą miłą woń. Pan powiedział, że już nigdy nie będę przeklinał ziemi z powodu człowieka, gdyż myśli ludzkie są od początku złe. Mówi, nigdy już tego nie uczynię. Noe złożył ofiarę, przyjął miła woń, którą Bóg przyjął i dał odpowiedź. Ludzie, mężowie Boży, patriarchowie zawsze chcieli wejść w społeczność z Panem. Zawsze chcieli zdobyć przychylność Boga. I potem, już troszkę dalej przejdę, powiedząc, gdy czytamy już Księgi Mojżeszowe, prawda, tam Pan Bóg już mówi, żeby zbudowali ołtarz. Były, na pewno były dwa ołtarze. To może przeczytam drugą Księgę Mojżeszową, parę wersetów. Będzie to 40 rozdział. Jest mowa o tym poświęceniu przybytku, ale jest powiedziane tak. Czytam parę wersetów. W
pierwszym dniu pierwszego miesiąca wzniesiesz przybytek, namiot zgromadzenia, ustawisz tam skrzynię świadectwa i nakryjesz ją zasłoną. Wzniesiesz ten stół i ustawisz na nim to, co tam należy. Wzniesiesz świecznik i nasadzisz na nim jego lampy. I ustawisz złoty ołtarz do kadzenia przed skrzynią świadectwa i zawiesisz kotarę u wejścia do przybytku. Ustawisz też ołtarz całopalenia przed wejściem do przybytku, namiotu zgromadzenia. Kadź zaś umieścisz między namiotem zgromadzenia a ołtarzem i nalejesz do niej wody. I wytyczy wokoło dziedziniec i zawiesisz kotarę w bramie dziedzińca. Kiedy jest tu mowa o budowie namiotu zgromadzenia, jest powiedziane tak. Pierw jest skrzynia świadectwa, potem jest ołtarz kadzidlany, a na dziedzińcu stoi ołtarz całopaleń. Izraelita, który by chciał przyjść przed oblicze Boże, wziąć przychylność od Boga, no nie mógł tak mimo przejść, prawda? Czytamy w Słowie Bożym, że był ołtarz całopaleń. On był miedziany, można powiedzieć, w 38 rozdziale tej drugiej księgi Mojżeszowej. Tam miał na rogach, na rożnikach to były takie rogi, tam, żeby można było zawiesić też i mięso po prostu. Gdy patrzymy potem przez ofiary składane na ołtarzu, no można by tutaj wziąć i wszystkie wymieniać, pisane z trzeciej Mojżeszowej. Najważniejsza ofiara była całopalna, prawda? Ona była składana rano i wieczorem. I cały czas miał być ogień na ołtarzu. Była ofiara pokutna, była ofiara za grzechy. To była, kiedy przychodził Izraelita z barankiem czy z koziołkiem. Musiało to być zwierzę czyste, bez skazy, najlepszy. To miał być samiec i miał być to bez żadnej skazy, bez niczego. Miał być bez żadnych zniekształceń, bez niczego. Po prostu taki miał być składany. I gdy przychodził wkład, kiedy była za pokutna, była za grzech, prawda, przychodził, kładł swoją rękę na tym zwierzątku, które wskazywało na to, że aby te grzechy przechodzą na to zwierzę i ono było składane. Ofiara całopalna, no samo o tym mowa jest, to była ofiara, którą składano w całości. Zdzierano tylko skórę i w całości. Holokaust, tak? Z greckiego znaczy całe spalenie, całkowite spalenie. To znaczy Holokaust. I tak to było wtedy czynione, jako ofiara całopalna, czyli złożona dla Boga rano i wieczorem. Ofiara, gdy patrzymy za grzechy, spalany był tylko tłuszcz i wewnętrzny ten tłuszcz, a resztę wszystko było spalane poza obozem, prawda? Wszystko, człowiek cały czas, Izraelita, chciał mieć społeczność z Bogiem. Nie mógł tak przyjść przed oblicze Boże, kiedy potem czytamy, był dopiero dalej, był ołtarz kadzidlany, prawda? Tam, gdy ten ołtarz był, gdzie zabijano zwierzęta, no tam był oczywiście zapach, no nieprzyjemny, tyle tych zwierząt codziennie zabijanych, zdzierana skóra, nie było to przyjemne. I on byli składane w ofierze dla Boga. Kiedy całopalne było, była to miła woń dla Pana. Kiedy za grzech, tylko tłuszcz, łybu spalane tamto poza obozem. Ale kiedy Izraelita przychodzi przed oblicze Boże, kiedy przychodził, musiało to być z wiarą. Potem powiemy parę słów, dalej powiem, dlaczego po prostu Pan Bóg później mówi do Izraela, że mu to obrzydło to wszystko. Dlatego, że oni to robili jako rytuał. Robili tylko jako przepis. Ale kiedy było z wiarą to czynione, Pan Bóg przyjmował to. Kiedy on z wiarą przychodził, przynosił, ufając, że Bóg wysłucha jego. Bóg przyjmie tą ofiarę. Że on naprawdę, gdy kładzie swoją ręką, wierzy to, że Pan Bóg, ten grzech przychodzi na tego zwierzątka, że on zostaje zakryty, że on teraz będzie chciał żyć inaczej, już więcej będzie chciał tak grzeszyć. Przychodzi z wiarą przed oblicze Boże, Bóg wysłuchiwał. Potem dopiero dalej mógł wejść do namiotu zgromadzenia, gdzie był ołtarz kadzidlany, prawda, gdzie była czyli kadzidło było spalane. Tam jak czytałem, tam było dużo żywic i one właśnie się paliły, to dały taki przyjemny zapach, robiły. Dawały przyjemny zapach. Pierw, przyjdź przed oblicze Boże, musisz obmyć, oczyścić, usunąć wszelki grzech, wszelką nieczystość swojego serca.
potem wejdziesz dalej, aby uwielbić, oddać chwałę Wszechmogącego Bogu, Wszechmocnemu Bogu. Może dziś skupimy się teraz na tej, na ofierze, na przychodzenie przed obliczem Boże, na wyznanie swoich grzechów. Kiedy przystąpimy do Wieczerzy Pańskiej, później niech będzie ołtarz kadzidlany, niech będzie uwielbienie dla Boga, wywyższenie Jego imienia, daje Mu chwały. Jest taki, się sprawdzałem w śpiewniku, jest, w słowniku jest taki wyraz, który no, odzwierciedla to potem uwielbienie Boga. Jest to adoracja. To znaczy podziw, zachwyt, uwielbienie, oddawanie czci, okazywanie szacunku. To jest adoracja. Kiedy przychodzi przed oblicze Boże, kiedy oddajesz po tym Jemu chwałę, gdzie można robić wszystko, by robić. Można śpiewać dla śpiewania, można grać dla grania, można modlić się dla modlitwy. Ważne jest, aby w tym była i do adoracja, bo uwielbienie Boga, wywyższenie, oddawanie czci, okazywanie Mu szacunku, podziwianie Go w tym wszystkim, uwielbić Boga. Wracając do ołtarza, o którym wspominałem, później patrząc, Izrael zaczynał to lekceważyć sobie. Po prostu zaczął tylko jako składać ofiary, tylko rytuał, tylko przepis i nic więcej. Dlatego już w księdze proroka Izajasza, gdy czytamy 66 rozdział, może tak, od pierwszego wersetu. Tak mówi Pan, niebo jest moim tronem, a ziemia pod nóżkiem moich nóg. Jakiś dom chcecie mi zbudować i jakieś to jest miejsce, gdzie mógłbym spocząć. Przecież to wszystko moja ręka uczyniła tak, że to wszystko powstało, mówi Pan. Lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Kto zażyna na ofiarę wołu, a zarazem jest mordercą ludzi? Kto ofiaruje owcę, a zarazem łamie kark psu? Kto składa ofiarę z pokarmów, a zarazem rozlewa krew świni? Kto spala kadzidło, a zarazem czci bałwana? Ci obrali sobie swoje drogi i ich dusze ma podobanie w ohydach. Spojrzeli z Izraela, składali ofiary. Przynosili wół, przynosili owce, składali ofiary z pokarmów, prawda, spalali kadzidło, ale przy tym robili wiele złego. Napisano, mordowali ludzi, łamali kark psu, rozlewali krew świni. To wszystko nieczyste dla nich. Czcili bałwana. I co z tego, że oni to czynili? Jak tak naprawdę mi nie służyli? Oni, mówi, obrali swoje drogi i chodzą swoimi drogami. Oni żyją, mają swoimi drogami idą. Robią swoje życie. Oni w ogóle nie idą moimi drogami. Oni w ogóle nie, mi się nie podobają. Ja tego nie przyjmuję. Potem w księdze proroka Michaasza jest powiedziane takie słowo, jest to szósty rozdział od szóstego wersetu. Z czym mam wystąpić przed Panem, pokłonić się Bogu Najwyższemu? Czy mam wystąpić przed Nim z całopaleniami, z rocznymi cielętami? Czy Pan ma upodobanie w tysiącach baranów, w dziesiątach tysięcy strumieni oliwy? Czy mam dać swoje pierworodne za swoje przestępstwo, własne dziecko na oczyszczenie mojego grzechu? Oznajmiono Ci, człowiecze, co jest dobre, czego Pan żąda od Ciebie. Tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratną i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Mówi, czy Pan ma upodobanie w tysiącach baranów, w dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy? Pan Bóg to uczynił. Jeżeli to byłoby ze wiarą i byłoby tak, jak Bóg oczekiwał, Pan Bóg to przyjmował. Przecież potem, gdyśmy mieli poświęcenie świątyni Salomona, prawda, czego widzimy, jak Bóg przyznawał się, kiedy były składane ofiary, kiedy było to zrobione z wiarą, tak jak Bóg tego oczekiwał, Pan wylewał swoje błogosławieństwo. Pan przyznawał się do tego. Zstępował ogień z nieba i spalał ofiarę. Czytamy to w Słowie Bożym. Ale kiedy ich serce się oddalało, kiedy żyli całkiem innym życiem, Pan Bóg mówi, ja w tym nie mam podobania. Kiedy
50. psalmie, to co czytał brat Zbyszek, jest powiedziane takie słowo, może to jest od 12 wersetu. Gdybym łaknął, nie mówiłbym ci o tym, bo mój jest świat i to, co go napełnia. Czyż jadam mięso byków albo piję krew kozłów? Ofiaruj Bogu dziękczynienie i spełniaj Najwyższemu śluby swoje. I wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz. Kiedy oni to czyni tak, jak trzeba, Pan Bóg mówi, czy ja to przyjmuję? Czy ja naprawdę jadam mięso byków, piję krew kozłów? Czy ja naprawdę tak to czynię? Mówi, ofiaruj Bogu dziękczynienie i spełniaj Najwyższemu śluby swoje. Raczej ofiarą dziękczynienie. Spełnij śluby Najwyższemu. To, co mu obiecałeś, to spełnij. To, co obiecałeś w dniu chrztu, spełniaj Bogu. On w tym ma upodobanie. A nie, mówię, w tysiącach byków i ofiar. W 51. psalm pisze jest, ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, serce skruszone, zgnębiony nie wzgardzisz, o Boże. Pan Bóg tego przede wszystkim oczekuje naszego serca. Ale sprawa zapłaty za grzech tym nie została regulowana. Sprawa odkupienia ludzkości tym nie została regulowana. To, co jak mamy żyć i postępować. Oni oddalali się od Boga. Pan Bóg już nie chciał przyjmować tych ofiar, które były tylko rytuałem, tylko było formą, niczym więcej i nic sobą nie wnosiły. Przyszedł potem Chrystus Pan, gdy czytamy w liście do Hebrajczyków, będziemy czytać 9 rozdział, parę wersetów, od 11 wersetu. Lecz Chrystus, który się zjawia jako arcykapłan dóbr przyszłych, szedł przez je większy, doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzony świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią, z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalany i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, która przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie, bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I dlatego jest pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy podniesiona stała śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Tym bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści co? Sumienia nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Ofiara Chrystusa Pana, aby była przyjęta, musi być wiara. Musimy ufać i wierzyć, co było wspomniane dzisiaj. Ufać Panu, że On oddał swoje życie. Nie wiedzieć tylko ten fakt. Można wiedzieć ten fakt, że oddał życie na Golgocie. Ale trzeba wierzyć w to, że On zabrał twoje grzechy, twoje nieprawości. Zabrał krzyż Golgoty i przybił. Że On swoją krwią oczyścił twoje i moje serce. W tym 10 rozdziale liście do Hebrajczyków, może od 9 wersetu. Potem powiada, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A każdy kapłan sprawuje codziennie swą służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, że nieprzyjaciele Jego położeni będą jako podnóżek stóp Jego, albowiem jedną ofiarę uczynił nas zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Poświadcza nam to również Duch Święty i powiedziawszy bowiem, takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi. Po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich serca, i na umysłach ich wypiszę je i dodaję, a grzechów ich nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest odpuszczenie, ta nie ma już ofiary za grzech. Chrystusa Pana, ofiara doskonała. Jak czytamy, uczynił na zawsze doskonałymi tych,
którzy są uświęceni, którzy przez wiarę przyjęli to wielkie zbawienie, którzy uwierzyli, że Chrystus Pan wziął wszystkie Twoje i moje grzechy. Są raz na zawsze. Raz. Jeden, jedyny raz. Nie ma wielokrotności. Jest raz, doskonałą ofiarę złożył. Nie ma, żeby Pan Jezus schodził co niedzieli, jak to w niektórych kościołach tradycyjnych jest. Wchodzi na rozkaz kapłana, na nowo daje się krzyżować. Tak nie jest. To jest fałszywe, to jest kłamstwo. On raz na zawsze uświęcił, oddał swoje życie, ofiarował samego siebie, aby nas uświęcić, aby z nas zrobić doskonałymi w Jezusie Chrystusie, aby oczyścić nas ze wszelkiego grzechu, brudu i nieprawości, abyśmy mogli już nowym, czystym, świętym życiem Jemu służyć. Jeszcze na koniec będziemy dziękować Bogu za Jego cudowną ofiarę, modlitwą. Chcę jedną rzecz jeszcze powiedzieć. Izraelita nie mógł przyjść przed oblicze Boże z pustymi rękami. Musiał coś przynieść, prawda, na ofiarę. No, zależy od jego zamożności. Z czym my mamy przyjść przed Boże oblicze? Co my możemy Bogu ofiarować? O tym pisze, dobrze znacie, w list do Rzymian, 12 rozdział, 1 werset. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Co masz przynieść przed oblicze Boże? Przyjdź samego siebie, przynieś. Złóż w ofierze. Ja wiem, że to ciało, ono, tak jak tamte ofiary, ma swój nieprzyjemny zapach, swąd, brud. Złóż, aby to wszystko spaliło się, spłonęło. Abyś to, co brudne, grzeszne, spłonęło tam. A Ty służ Panu Jezusowi Chrystusowi. Służ Jemu, jako żywą, świętą, miłą Bogu. Złóż siebie w ofierze i przyjmij to, co Bóg kłada w Twoje serce. Idź tym nowym życiem i po Jego słowie, po Jego przykazaniach, służ Jemu. Służ Chrystusowi Panu. To wszystko, co cielesne, zostaw, niech to spłonie. A to wszystko, co pochodzi od Pana, to, co pochodzi z Ducha, niech ono żyje i żyje w Twoim i w moim życiu. Amen.